Dobrze, więc wróciłem do domu, pokłóciłem się z moją mamą. Ona spoliczkowała mnie w twarz, zaczęła mnie bić. Nie podobało mi się to, więc udusiłem ją. Straciłeś prawo do życia. Zostaniesz stracony w sposób przewidziany przez prawo Florydy. Ty będziesz następny. Chodź, nie dotykaj mnie do cholery. Dźgaj. Czy próbowałeś dźgnąć ją wcześniej? Nie. Czy poszłyście do parku? Nie. Tak. To jest Morgan Geyser, 12-letnia dziewczynka z Waukesha w stanie Wisconsin, która stoi przed zarzutami usiłowania morderstwa swojej ówczesnej najlepszej przyjaciółki Peyton Leutner. 31 maja 2014 roku w Waukesha w stanie Wisconsin Morgan Geyser i Anissa Weyer, obie 12-letnie, popełniły niewyobrażalny czyn, który na zawsze zmieni ich życie. Zwabiły swoją przyjaciółkę Peyton Leutner do lasu i dźgnęły ją 19 razy. Ten ohydny czyn został dokonany w próbie zadowolenia fikcyjnej postaci Slendermana. Ale zanim poznasz niesamowicie przerażającą wypowiedź, zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów z powodu kontrowersyjnego materiału. Napisz komentarz straszne, a przypnę ci serduszko. Kto dźgnął ją pierwszy? Myślę, że Anissa dźgnęła ją pierwsza, a potem ja kontynuowałam. A potem Anissa powiedziała: Morgan, upewnij się, że nie ucieknie. Powiedziała mi, że trafiła ją w płuco, tutaj, 6 razy, a potem kilka razy w nogę. Więc powiedziałyśmy jej, że pójdziemy po pomoc, ale naprawdę nie poszłyśmy. Miałyśmy biec i pozwolić jej umrzeć, więc uciekłyśmy. Co niezwykłe, Peyton przeżyła i została znaleziona na drodze, gdzie została uratowana. Natknął się na 12-letnią dziewczynkę. Wygląda na to, że została dźgnięta. Wygląda na to, że co? Dźgnięta. Zgadza się. Proszę pana, jest pan teraz z nią? Tak. Czy ona jest przytomna? Ona jest przytomna. Czy jest jakieś krwawienie? Jej ubranie jest zakrwawione. Pomimo aresztowania, Morgan Geyser nie była wstrząśnięta tym, co się właśnie stało, co widać na nagraniach z przesłuchania, gdzie śpiewa i tańczy krótko po zatrzymaniu. Czy wsadzicie mnie do więzienia i będę gnić i umrę? Proszę, nie odcinajcie mi głowy. Geyser została później oskarżona o usiłowanie morderstwa pierwszego stopnia, a zarówno ona, jak i Anissa były sądzone jako dorosłe. Przytłaczające dowody i przerażające następstwa sprawiły, że los Morgan Geyser był przesądzony. Otrzymała surowy wyrok – 40 lat dożywocia z obowiązkowym leczeniem psychiatrycznym. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Mackenzie Shiri Lazero. Jest mi tak bardzo przykro. Mam nadzieję, że pewnego dnia to zobaczysz. Nigdy bym nie pozwoliła, by to się stało lub zrobiła to celowo. To jest Mackenzie Shirila, aspirująca nastoletnia modelka, której próba samobójcza doprowadziła ją do procesu o podwójne morderstwo. W Ohio doszło do tragicznego wypadku, który odebrał życie dwóm młodym osobom. Mackenzie Shirila, jadąc z przerażającą prędkością 160 km na godzinę, rozbiła swoją Toyotę Camry prosto o ceglany budynek bez hamowania. Dominic Rasso, 20-letni, i Davion Flanagan, 19-letni, nieszczęśliwi pasażerowie Mackenzie, zostali uznani za zmarłych na miejscu. Wkrótce odkryto, że motywem pani Shirili było zakończenie wszystkiego po tym, jak jej niegdyś słodki związek z Dominikiem stracił blask po kilku tygodniach. Gdy rozpoczął się proces, Shirila stanęła wobec narastających dowodów ze strony oskarżenia na zimny, zaplanowany charakter jej zbrodni, próbując w połowie udanego morderstwa samobójstwa ze swoim chłopakiem i jego przyjacielem.
Oświadczenie Kenzie w szpitalu do detektywa Azu. Czy nie możecie po prostu odebrać mi prawa jazdy na 10 lat czy coś? To jest Mackenzie Shirilla, najbardziej samolubna osoba, jaką znam. Ironią jest, że Dom był najbardziej bezinteresowną osobą, jaką znam. Mackenzie Shirilla zamordowała Doma i Daviona z zimną krwią i już ruszyła dalej. Kenzie zabiła Doma z myślą o jego utracie i uczyniła Daviona przypadkową ofiarą. Jeździła samochodem, chodziła na koncerty i przebierała się na Halloween, bez myśli o rodzinach i życiach, które zniszczyła. Z drugiej strony matka Mackenzie otrzymała szansę zwrócenia się do sądu. Nazywam się Natalie Shirilla. Chcę tylko powiedzieć, czy mogę się do nich zwrócić? Byłam w szpitalu, ten post Vitality. Skomentowałam go, ponieważ ktoś nazwał ją morderczynią, okej? A ona nie jest morderczynią. Po tym, co wydawało się niekończącą się serią dramatów sądowych, ława przysięgłych i przewodniczący sędzia usłyszeli wystarczająco. Teraz nadszedł czas, aby Mackenzie poznała swój los. Sąd wydaje następujący werdykt. Punkt pierwszy. Sąd, po rozpatrzeniu punktu pierwszego na podstawie zrzeczenia się prawa do procesu, uznaje oskarżoną Mackenzie Shirilla za winną morderstwa. Ofiarą jest Dominic Russo z naruszeniem sekcji kodeksu Ohio, jak zarzucono w punkcie pierwszym. Punkt drugi. Sąd, po rozpatrzeniu punktu drugiego na podstawie zrzeczenia się prawa do procesu, uznaje oskarżoną Mackenzie Shirilla za winną morderstwa. Ofiarą jest Davion Flanagan z naruszeniem sekcji kodeksu Ohio. Napad zazdrości na zawsze zmienia życie Mackenzie Shirilli. To jest Franeja Torres, oszustka i przypadkowa złodziejka, która zamordowała niczego nie podejrzewającą ofiarę fałszywej intymności. Jak zarzucono w punkcie drugim aktu oskarżenia. W Suwanee w stanie Georgia rozegrał się złowieszczy plan, gdy Franeja Torres wraz ze wspólnikami Nicolasem Evansem i Khalilem Millerem zwabili Williama Tunza pod pozorem spotkania seksualnego. Nieświadomy Tunz wchodził w pułapkę, gdzie Franeja, która zwabiła go intymnymi zalotami, planowała obrabować go z portfela, wspierana przez swoich wspólników. Trójka nastolatków popełniła inne zbrojne rabunki w pobliżu i te przestępstwa doprowadziły policję do oskarżenia nastolatków o atak i zabicie Tunza. Odkrycie ciała Tunza następnego dnia przez bawiące się w okolicy dzieci pobudziło organy ścigania do działania. Wkrótce Franeja i jej współspiskowcy zostali zatrzymani, aby stawić czoła sprawiedliwości. Konsekwencje prawne były szybkie. Torres, Evans i Miller stanęli przed zarzutami, w tym morderstwa kwalifikowanego i zbrojnej rabunku. Gdy zarzuty były odczytywane, Franeja okazywała, co wydawało się autentycznym szokiem wobec stawianych im zarzutów, co przygotowało scenę pod dramatyczny proces. Zbrojny rabunek i jeden nakaz za morderstwo kwalifikowane. Z powodu tych nakazów to są zarzuty, które obecnie są w toku. Franeja i jej gang zostali skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, kończąc ich młode kryminalne kariery. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Marlin Joseph Marlin. Joseph zabił dziewczynę swojej matki i jej młodą córkę. Poznajcie Marlina Josepha, którego niekontrolowana wściekłość eskalowała codzienny spór dzieci do pełnoprawnego podwójnego morderstwa. Marlin Joseph, mieszkający w West Palm Beach ze swoją rozszerzoną rodziną, był uwikłany w śmiertelną kłótnię z sąsiadem 28 grudnia 2017 roku. Kłótnia między córką Marlina a córką Clady Crowell, Kyrie, zakończyła się brutalną egzekucją zarówno matki, jak i córki. Ja i moja żona właśnie wracaliśmy do domu. Usłyszeliśmy strzały. I widziałeś Kyrie tam na zewnątrz? Widziałem tę małą dziewczynkę leżącą tam, tak. Joseph stanął przed zarzutami morderstwa pierwszego stopnia z rosnącymi dowodami i zeznaniami naocznych świadków przeciwko niemu. Wcześniejsze wyroki również nie pomogły jego sprawie. 26 lutego 2020 roku jego los został przypieczętowany. Joseph otrzymał wyrok śmierci, co oznaczało pierwszy taki wyrok w hrabstwie Palm Beach od 2002 roku. Ława przysięgłych uznała morderstwa za szczególnie ohydne i zaplanowane, zauważając wiek Kyrie jako czynnik obciążający.
Ława przysięgłych zaleciła, aby 28-letni Marlin Joseph został skazany na śmierć. Teraz to jest moment, w którym Joseph pozna swój los. Marlin Maurice Joseph, nie tylko utraciłeś prawo do życia wśród nas, ale zgodnie z prawami stanu Floryda, utraciłeś prawo do życia w ogóle. W związku z tym niniejszym zarządza się i orzeka, że w odniesieniu do punktu pierwszego, za morderstwo pierwszego stopnia Clady Crowell, Marlin Maurice Joseph zostanie przekazany do aresztu Departamentu Więziennictwa Florydy w stanowym więzieniu na Florydzie. Będziesz tam przetrzymywany aż do określonej daty wybranej przez gubernatora stanu Floryda. A w tym dniu zostaniesz stracony w sposób przewidziany przez prawo Florydy. Doprowadzenie do kłótni z sąsiadami może prowadzić do decyzji zmieniających życie. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj. To jest Quincy Tuttle, 11-letni chłopiec, który zamierzał rozwiązać szkolną sprzeczkę poprzez egzekucję swoich kolegów. Tuttle przyniósł do szkoły pistolet kalibru 5,6 mm oraz ponad 400 nabojów, a także kilka noży. Jego niepokojący arsenał został odkryty po tym, jak jego matka powiadomiła szkołę o zaginionych nożach kuchennych, co doprowadziło do jego aresztowania i dwugodzinnego zamknięcia szkoły. Tuttle stanął przed poważnymi zarzutami, w tym usiłowania napaści, nielegalnego posiadania broni palnej oraz posiadania broni na terenie szkoły. W miarę postępu procesu ujawniła się mroczna strona tego 11-latka. Quincy Tuttle został skazany na 2 lata w zakładzie dla nieletnich za swoje czyny. Przyznał się do 2 zarzutów usiłowania napaści pierwszego stopnia, kradzieży broni palnej, nielegalnego posiadania broni palnej drugiego stopnia oraz posiadania niebezpiecznej broni na terenie szkoły. Chociaż przestępstwo Quincy'ego Tuttle'a w szkole mogło mieć przerażający początek w próbie obrony swojego przyjaciela. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Brian Holmes. You freaking stupid? Huh? You freaking idiot? To jest Brian Holmes, porywczy nastolatek, który zamienia autostrady Florydy w strzelnicę. Pewnego wrześniowego poranka 18-letni Brian Holmes z Florydy brał udział w niebezpiecznym incydencie drogowej agresji na drodze stanowej numer 415. Holmes, jadąc nierozważnie i bez włączonych świateł, uderzył w tył samochodu swojej przyszłej ofiary. Detektywi tutaj w Volusia mówią, że używając technologii odczytu tablic rejestracyjnych z tego obszaru, byli w stanie złapać podejrzanego 18-letniego Briana Holmesa w ciągu 20 do 30 minut od strzelaniny. Następnie podjechał obok jej SUV-a, otwierając ogień i trafiając w jej pojazd 7 razy. Na szczęście ofiara nie doznała obrażeń. Podczas gdy Holmes przyznał się do strzelania w pojazd ofiary w próbie trafienia w opony, jego ofiara przedstawiła zupełnie inny obraz. Było wiele samochodów przejeżdżających, ale on był przede mną. Potem przesunęli się na prawy pas. A kiedy ja przejechałam, on po prostu zaczął strzelać. Zastępcy szeryfa hrabstwa Volusia szybko zatrzymali Holmesa, używając technologii odczytu tablic rejestracyjnych. Podczas aresztowania pistolet wypadł mu z pasa, co przeczyło jego początkowemu twierdzeniu, że jest nieuzbrojony. Wysiądź z samochodu. Wysiądź z samochodu. Okej, nie masz przy sobie broni ani niczego, prawda? Nie. Dobrze, odsuń się od samochodu. Stop! Stop! Stay there! Brian Holmes został oskarżony o napaść kwalifikowaną z użyciem śmiertelnej broni, wystrzelenie broni palnej z pojazdu, strzelanie do zajętego pojazdu oraz posiadanie ukrytej broni użytej w popełnieniu przestępstwa przez osobę poniżej 24 lat. Sprawa Briana Holmesa narodziła się z chwili szaleństwa. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Aiden Fucci. To jest Aiden Fucci. Niesławny nastolatek stojący za brutalnym przestępstwem nieletnich na Florydzie. 9 maja 2021 roku St. John's na Florydzie było świadkiem ohydnej zbrodni, gdy 14-letni Aiden Fucci śmiertelnie zadźgał 13-letnią Tristan Bailey 114 razy,
porzucając jej martwe ciało w lesie. Wierząc, że uniknął konsekwencji, późniejsze nagrania z monitoringu zdradziecko uchwyciły następstwa zbrodni. Na jednym z nich widzimy matkę Fuji próbującą wyczyścić jego zakrwawione dżinsy. Mimo że uczęszczali do tej samej szkoły i mieszkali w tej samej okolicy co Bailey, Fuji nie okazał żadnej skruchy, co widać na filmie ze Snapchata, gdzie cieszy się w radiowozie po morderstwie. Having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, yep. If you f***ing walk out the damn... It's in a f***ing cop car, guys. It's tripping, dude. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niepokojąca z nagraniami z jego zatrzymania, gdzie Fuji jest niewzruszony podczas rozmowy z rodzicami. Wiesz, że znaleźli tę dziewczynę, prawda? Gdzie? W naszej okolicy, na naszej głównej ulicy. Czy z nią wszystko w porządku? Nie, nie jest. Ona nie żyje, dlatego to jest bardzo ważne. Wszystko teraz zależy od ciebie. Jak to mój problem? Byłeś ostatnią osobą, którą z nią widziano, więc teraz wiele skierowane jest na ciebie, synu. To jest bardzo poważne, Aiden. Nie możesz zachowywać się jak nie wiem o co chodzi. Nie możesz. Rozumiesz, że to jest poważne? Rozumiesz, prawda? Wszystko, co powiesz, wpłynie na ciebie. Gdy rozpoczął się proces, Fuji, sądzony jako dorosły, stanął przed zarzutami morderstwa pierwszego stopnia. Dowody były przytłaczające. Nóż użyty w zbrodni, nagrania z monitoringu i zeznania świadków od przyjaciół i jego dziewczyny wszystkie wskazywały na zaplanowane morderstwo. 114 ran kłutych, 49 ran obronnych, 35 ran głowy i szyi, 29 ran pleców i ramion i 6 śmiertelnych ran. Aiden nosił noże dla ochrony, zawsze miał przy sobie nóż, jeśli nie był w szkole. Trzymał swoje AirPods, słuchał muzyki, aby się uspokoić. Mówił, że to pomaga mu z jego gniewem. Szczyt emocjonalny procesu osiągnięto dzięki oświadczeniom o wpływie na ofiarę, szczególnie siostry ofiary, która przedstawiła 14 serduszek symbolizujących każdą ranę zadaną jej. 114. Ten słoik teraz zawiera 114 kamieni, po jednym za każdą z tych 114 ran kłutych, które moja siostra musiała znieść. Noszę w sobie myśli, że trauma, przez którą wszyscy przeszliśmy z powodu działań Aidena Fuji, będzie kosztować życie innych członków mojej rodziny. Zdiagnozowano mnie depresję, lęk, zespół stresu pourazowego. Nie byłam w stanie pracować w niektórych momentach podczas tego procesu z powodu traumy i ataków PTSD, wywołanych przez noże, krew i otwarte rany. Moje relacje ucierpiały. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne się pogorszyło. A moje cele na przyszłość zdają się znikać. Aiden Fuji nie tylko zabrał życie Tristan tamtego dnia. On zabrał wszystko od nas. Zapadł wyrok. Fuji został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo Tristan Bailey. Wyrok odzwierciedlający potworną naturę jego zbrodni. Panie Fuji, po złożeniu przez pana przyznania się do winy za zbrodnię morderstwa pierwszego stopnia, uznaję pana za winnego zaplanowanego morderstwa pierwszego stopnia Tristan Bailey. Skazuję pana na dożywotnie więzienie. Aiden miał zaledwie 14 lat, gdy zabił Tristan Bailey. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Dobrze, więc wróciłem do domu. Pokłóciłem się z moją mamą. Ona spoliczkowała mnie w twarz, zaczęła mnie bić. Nie podobało mi się to, więc udusiłem ją na śmierć. To jest Gregory Ramos, nastolatek, który z zimną krwią zabił własną matkę w Deltona na Florydzie. Przerażające wydarzenie rozegrało się 2 listopada 2018 roku. Gregory Logan Ramos, wówczas 15-letni, udusił swoją matkę Gail Elaine Clevenger po kłótni o złą ocenę. Nowe fakty przeraziły naród w tej sprawie, gdyż ofiara została pochowana pod ogniskiem kościelnym, a miejsce zbrodni zostało wyczyszczone do perfekcji. Skrupulatne planowanie i wykonanie zbrodni przez Ramosa były szokujące, szczególnie biorąc pod uwagę jego wiek i wyrachowany charakter jego działań.
Ona spoliczkowała mnie w twarz, zaczęła mnie bić. Zaczęła mnie bić. Nie podobało mi się to. Więc udusiłem ją na śmierć. Włożyłem ją do taczki, wsadziłem ją do mojego samochodu. Wziąłem samochód. Miałem załamanie nerwowe, podczas którego prawie 3 razy popełniłem samobójstwo. Potem wróciłem do kościoła, zacząłem kopać dół. Kopałem dół tuż pod cholernym ogniskiem. Wykopałem całkiem głęboki dół, na tyle głęboki, żeby włożyć tam ciało, dobrze? Wszystkie kamienie były ułożone, to było ognisko. I tu on i jego przyjaciele zawsze przychodzili. Zarzuty były poważne. Morderstwo pierwszego stopnia, znieważenie zwłok i manipulowanie dowodami. Ramos przyznał się do winy, a jego przyjaciele Dylan Kegler i Brian Porras również zostali oskarżeni jako współwinni za pomoc w zatuszowaniu zbrodni. Sprawdziłem cały dom, ponieważ szukałem jej, ale jej tu nie ma. Właśnie wróciłem do domu. I mój dom jest całkowicie zdewastowany. Wygląda na to, że ktoś włamał się przez boczne drzwi. Z przekonującymi zeznaniami ofiary, przytłaczającymi dowodami i zimną kalkulacją w wykonaniu zbrodni, werdykt nigdy nie był wątpliwy. Gregory Ramos został skazany na 45 lat więzienia. Wyrok za pierwszy zarzut to 45 lat w areszcie Departamentu Więziennictwa Florydy, po którym nastąpi dożywotni nadzór kuratorski. Nadzór będzie miał standardowe warunki ze specjalnym warunkiem oceny zdrowia psychicznego. Morderstwa w rodzinie, takie jak w przypadku Gregoriego Ramosa, sięgają głęboko.